Mała książeczka, ale nie niewinna książeczka, wywołała niedawno dosyć duże poruszenie i w mediach, i w polskich sądach. A to wszystko za sprawą tego, że jej autor, pan Piotr Krysiak, ogłosił triumfalnie niedawno na swoim Instagramie, ogólnie na swoich social mediach, że kilka osób, o których wspomniał w tej książce, a nawet dosyć dużo o nich powiedział, czy też napisał, dąży do tego, żeby ta książka, czy też sprzedaż tej książki, została całkowicie zablokowana. Wszystkie te osoby powołują się na to, że zawiera ona dużo kłamstw i że generalnie treść, która jest zawarta w tej książce, narusza ich dobra osobiste. Największy rozgłos tej książce przyniosła oczywiście nieskuteczna próba zablokowania jej dystrybucji i sprzedaży, której podjęła się pani Omena Mensa, wskazując, że została w tej książce zwyczajnie pomówiona i że naruszono jej dobra osobiste, że zawiera ona liczne kłamstwa na temat jej. Życia. Kółciesza autora, sąd okręgowy nie zgodził się na to, żeby udzielić tego zabezpieczenia i książka nadal jest w sprzedaży. Dzięki czemu też mogę w jakiś sposób dzisiaj wam ją skomentować. Żeby oczywiście kompetentnie się wypowiedzieć na temat tej książki, musiałem ją przeczytać i nie jest to oczywiście mój ulubiony rodzaj lektury, chociaż w pewnym sensie ociera się o biografię, tak to nazwijmy roboczo. Natomiast chciałem wiedzieć, na czym stoimy i co będzie stanowiło dosyć dużą część materiału dowodowego w tej sprawie. Oczywiście chcę, żebyście od razu tutaj mieli świadomość, ta książka to tylko początek materiału dowodowego, jaki będzie zgromadzony w tej sprawie. Całą tę sprawę można w pewnym sensie uprościć i sprowadzić do pytania, czy po pierwsze pan Piotr Krysiak w tej książce powołuje się rzeczywiście na prawdziwe wydarzenia, czy relacje osób, które mu dostarczały? Wszystkich wiadomości związanych z osobami opisywanymi w tej książce. Będę się tutaj skupiał na pani Omenie Mensa głównie. Czy dziennikarz, czyli pan Piotr Krysiak, autor tej książki, rzetelnie i sumiennie zgromadził materiał dowodowy, materiał dziennikarski i czy na podstawie tego materiału, czy na podstawie tych relacji i to, jak je przedstawił i to, jak wyraził swoją ocenę względem osób, które zostały opisane w tej książce, czy to było. Uprawnione, czy jednak rzeczywiście doszło do naruszenia dóbr osobistych, czy też zniesławienia. Słuchajcie, jeszcze tylko jedna mała rzecz, zanim przejdziemy dalej. 95% z was, blisko 95% z was nadal nie subskrybuje mojego kanału. Jeżeli podobają Wam się treści, które tutaj publikuję, rozważcie subskrypcję. Rozwijajmy razem ten kanał, a jeżeli przestanie Wam się podobać to, co tutaj jest publikowane, to możecie zawsze tego suba zdjąć. Ta książka. To nie jest pierwsze rodeo pana Piotra Krysiaka. Pan Piotr Krysiak już wydawał wcześniej kontrowersyjne tytuły. I pośród tych tytułów znalazła się również książka o pani Edycie Górnia, która w związku z jej treścią pozwała pana Piotra Krysiaka w 2005 roku o to, że naruszył jej dobra osobiste, pośród nich prawo do prywatności, tak? bo poruszył takie wątki, które jej zdaniem nie powinny być w niej poruszane. I sprawę tę pan Piotr Krysiak przegrał I tutaj jest taki mały, ale wydaje mi się dosyć istotny wątek, w zasadzie dwa wątki. Po pierwsze w tamtej sprawie panią Edytę Górniak reprezentował ten sam prawnik, który reprezentuje obecnie panią Omenę Mensak, czyli nas Maciej Ślusary. W 2005 roku ta sprawa została zainicjowana, w 2009 roku zapadł wyrok i nazwijmy to roboczo pan Piotr Krysiak został poskromiony przez mecenasa Szlusarka i domyślam się, że ten sam prawnik został zatrudniony przez panią Omenę Mensach, głównie dlatego, że być może ma patent na pana Krysiaka. Natomiast jak się okazuje metody, które były używane 15 lat temu czy 20 lat temu nawet jeżeli chodzi o walkę o ochronę dóbr osobistych klientów, no niekoniecznie w obecnej rzeczywistości się sprawdziły, no bo jednak sądy przynajmniej początkowo teraz nie za bardzo chcą udzielać ochrony prawnej w ten sposób, że udzielać tych zabezpieczeń, żeby wstrzymać dystrybucję tej książki. Drugi ciekawy wątek, który się przekłada ze sprawy pani Edyty Górniak na sprawę pani Omeny Mensa, która wytoczyła te powództwo przeciwko, czy też wytoczy dopiero te powództwo przeciwko panu Piotrowi Krysiakowi, jest to, że jeżeli chodzi o zbieranie materiałów dotyczących Edyty Górniak, tam pan Krysiak głównie opierał się w swoich relacjach w tamtej książce z wywiadów czy rozmów z jej znajomymi, czy też osobami, które gdzieś tam są w jej otoczeniu, są jej współpracownikami. Po lekturze tej książki odniosłem wrażenie, że tutaj tzw. modus operandi, czyli metodyka pracy pana Krysiaka, była dosyć podobna. Większość informacji na temat pani Omeny, męsach i jej przeszłości pochodziła z relacji jej znajomych. A to w pewnym sensie w przyszłości będzie utrudniało moim zdaniem, wykazanie, że te relacje są prawdziwe, czy też polegały na prawdzie. Jak wszyscy wiemy, książka Dziewczyny z Dubaju dotyczy ekskluzywnej prostytucji, tak, i całej tej organizacji, kto tam był wysyłany, jak tam po prostu pan Krysiak przeprowadził swoje dziennikarskie śledztwo i ustalał właśnie osoby, które były w to zamieszane, osoby, które to organizowały, osoby, które były beneficjentami, osoby, które zarabiały na tej całej Akcji. Niektórym osobom, przynajmniej takie jest moje wrażenie po lekturze tej książki, niektórym osobom, pan Krysiak poświęcił dużo więcej czasu niż innym. Właśnie W szczególności tym, którym, którzy jego zdaniem byli zamieszani w ten cały proceder, ale z drugiej strony, przebili się też w życiu, tak nazwijmy kiedy już odeszli, kiedy tam zaprzestali. Udziału w tym udało im się właśnie przejdzieć dalej, na przykład właśnie zdobyć jakąś szerszą rozpoznawalność. I pośród takich osób znalazła się pani Omena Mensa. Moim zdaniem, ta książka, czy też wątek gwiazdy, bo tak, że tak powiem, jest opisywana pani Omena Mensach, i tutaj od razu chciałbym uciąć, że sąd przesądził, mimo że oddalił wniosek o zabezpieczenie sąd przesądził, że przeciętna osoba, przeciętny odbiorca, przeciętny czytelnik jest w stanie ustalić, że w tej książce chodzi właśnie autorowi o panią Omanę Mensach. Tutaj się ujawnia właśnie taka metodyka, że w zasadzie od woli autora zależy kogo będzie dało się łatwo zidentyfikować, a kogo będzie że tak powiem ciężko. Zresztą wprost jest wskazane, że niektórzy bohaterowie tej książki byli przez niego nazwijmy to anonimizowani. Innymi słowy utrudniał, mieszając różne wątki, utrudniał ich identyfikację. Ale znalazło się jeszcze trochę takich osób, których ustalenie na podstawie opisów zawartych w tej, w tej książce, no nawet Ameba by sobie poradziła z ustaleniem tych osób. I moim zdaniem, ten sposób prezentowania niektórych postaci z tej książki będzie miał też wpływ na całą tę sprawę i ocenę właśnie zachowania autora. Wątek pani Omeny Męcach został poruszony w rozdziale zatytułowanym Hipokrytki. I tutaj, żeby to trochę uprościć i sprowadzić o co chodzi, pan Piotr Krysiak zarzuca, że kobiety, którym poświęcił miejsce właśnie w tym miejscu tej książki, kiedyś zajmowały się tym, czym się zajmowały, a dzisiaj brylują w telewizji, próbują kształtować świadomość ludzi, próbują tutaj kogoś pouczać itd. itd. I w pewnym sensie pan Piotr Krysiak się z tym nie zgadza, kłóci się to z jego jakimś tam wewnętrznym kompasem moralnym, że. Takie osoby po prostu dopuszczają się zwyczajnej hipokryzji, kiedyś robiły to, co robiły, a dzisiaj próbują kreować się na kogoś innego. Akurat jeżeli chodzi o panią Omenę Mensach, to trudno się dziwić jej wzburzeniu związanym z tą książką, bo pan Piotr Krzysiak poszedł dużo dalej. Niż mam wrażenie w innych przypadkach. Oprócz tej całej ekskluzywnej rzekomej prostytucji zarzuca jej również to, że obracała się w jakimś takim szemranym towarzystwie, że nieobcy był jej taki półświatek przestępczy. A później, kiedy zdecydowała się na karierę w telewizji, że była osobą, która szła, że tak powiem, po trupach do celu, że była bardzo interesowna, że jest osobą, której zależy na pieniądzach i tak dalej, i tak dalej. Jedyna pozytywna rzecz, jaka mogłaby tutaj wybrzmieć z tej książki, to to, że pani Omena była bardzo zdeterminowana do tego, żeby piąć się w górę właśnie, kiedy zaczęła karierę w telewizji. Autorowi nie pasuje to, że dzisiaj pani Omena kreuje się na osobę, która zajmuje się właśnie biznesem, zajmuje się działalnością charytatywną i tak dalej, być może udziela wywiadów, być może wyraża jakieś opinie na temat tego, jak ludzie powinni w życiu postępować i uznał, że... Takie informacje powinny ujrzeć światło dzienne. Więc w tej sprawie będzie chodziło o to, czy publikowanie takich informacji, już w ogóle nie przyznawszy, czy to prawda, czy nieprawda, czy w ogóle publikowanie takich informacji na jej temat ma jakiekolwiek uzasadnienie. Bo to, że jej dobra osobiste w postaci dobrego imienia, godności, renom zostały naruszone przez publikację takich treści, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, to teraz na Dziennikarzu będzie spoczywał so, również sądownie, proceduralnie, ciężar udowodnienia, że ujawnienie tych informacji nie było bezprawne. A może to zrobić tylko przez wykazanie, że był jakiś społeczny interes w tym, żeby szerokie grono ludzi dowiedziało się o tym, czym rzekomo się miała pani Omena Lensa w przeszłości zajmować i jaką była osobą, czy jaką jest osobą, czy jednak i prawo do życia prywatnego stanowi granicę publikowania tego typu informacji. Sąd będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, jeszcze pomijmy kwestię prawdy czy nieprawdy, bo wiadomo, że pani Omena Mensach absolutnie tutaj zarzeka się, że to są kłamstwa. Sąd będzie musiał sobie tutaj odpowiedzieć na pytanie, czy działalność publiczna pani Omeny Mensach jest dostatecznym uzasadnieniem do tego, żeby takie informacje na jej temat zostały opublikowane. Moje ocenie nie do końca. No dobra, to teraz skupmy się na kwestiach trochę prawnych i to, jak będzie tutaj wyglądał ten cały pojedynek szachowy, nazwijmy stron w tym całym procesie. Pani na Mencach wykazuje, że doszło do naruszenia jej dóbr osobistych. I myślę, że nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że ta podstawa tutaj dla każdego przeciętnego człowieka została wykazana. Teraz przesuwamy się do pana Piotra Krysiaka, który musi zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, będzie musiał oczywiście wykazać, że wszystko, co w tej książce na jej temat napisał, to prawda. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w tej książce sam wskazuje, że głównie swoje tutaj tezy, twierdzenia i tak opiera na relacjach znajomych panią Men mensach, to w takim tradycyjnym ujęciu powinniśmy, czy też sąd powinien takie osoby przesłuchać. Tylko przesłuchanie tych osób tak naprawdę dostarczy sądowi dostatecznych wiadomości na temat tego, czy relacje tych osób są wiarygodne. Te osoby musiałyby się stawić przed sądem, musiałyby zostać powołane na świadkę przez pana Piotra Krysiaka, który, uwaga, kolejny problem, jest związany tajemnicą dziennikarską i będzie musiał stanąć przed takim wewnętrznym dylematem, czy naruszyć tajemnicę dziennikarską i ujawnić swoje źródła dowodowe, czyli źródła informacji, czy jednak chronić te źródła i tutaj zachować się jak rasowy dziennikarz i do czego zresztą go też zobowiązuje prawo prasowe. Ale jeżeli to zrobi, to nie będzie miał tak naprawdę, jak udowodnić, że to, co napisał w tej książce, jest prawdą. A jeżeli nawet by mu się udało wykazać, że ta relacja, to wszystko, co napisał, jest prawdą, jest częściowo prawdą, to mamy drugi stopień który musi pokonać, żeby sąd oddalił powództwo pani Omenemencz. Musi wykazać, że istniał jakiś społeczny interes w tym, żeby poinformować o przeszłości pani Omenemencz. Te wszystkie rzeczy, te wyjazdy, te kontakty ze świadkiem przestępczym, to jaką była osobą też kiedy się pieła i robiła karierę w telewizji, publikowanie tych informacji musi być uzasadnione tym, kim ona obecnie Publicznie jest. Dla przykładu, kiedy pan Piotr Krysiak mówi o jakichś tam kontaktach ze światem przestępczym i obracaniem się w tym świadku, to można zrównać w pewnym sensie z podawaniem do publicznej wiadomości tego, że ktoś został skazany wyrokiem sądowym. Informacja na temat, że ktoś jest skazany wyrokiem sądowym jest kwestią prywatną i ujawnianie takich informacji przez kogokolwiek narusza dobra osobiste. W kodeksie karnym jest stwierdzony środek karny, taka dodatkowa dolegliwość dla oskarżonego, który zostanie skazany, że wyrok może zostać podany do publicznej wiadomości. Tylko sąd może zadecydować o tym, że fakt czyjegoś skazania zostanie pub publicznie podany tak do wiadomości publicznej. Nie można tego zrobić sobie samowolnie. A tutaj mamy sytuację, w której pani Omena Męcach nawet nie została skazana. Więc tym bardziej Publikowanie tego typu informacji, nie wiadomo czy oczywiście dobrze sprawdzonych, jest na pewno wkroczeniem w jej prywatność i również szkaluje jej dobre imię. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Znowu trochę obróćmy sytuację. Jestem świadomy tego, że Piotr Krysiak odrobił lekcję z procesu z Edytą Górną. Myślę, że tamto doświadczenie również w pewnym sensie wpływa na to, że troszeczkę dogryza panu. Mecanasowi Maciejowi Ślusarkowi, i myślę, że ta sprawa może być dla pana Piotra Krysiaka, że tak powiem, dobrą okazją na to, żeby wziąć rewanż za tamtą sprawę. Myślę, że w związku z tym, że wnioski o zabezpieczenie, które złożyła i pani Omena Męs, i inne osoby, kiedy pan Krysiak się dowiedział, że zostały oddalone, no to była, że tak powiem, dodatkowa okazja na to, żeby książkę wypromować. I tutaj nie da się też ukryć, że pan Piotr Krysiak trochę zaczął wciągać również pana Rafała Brzoskę w ten cały konflikt. Na jego Instagramie znalazł się również film, gdzie wysyła dwa egzemplarze książki do pani Omeny i do mecenasa Ślusarka za pośrednictwem paczkomatu. Już same te materiały powinny moim zdaniem zostać że tak powiem wtłoczone do materiału dowodowego, bo tylko wskazuje na to, że autor miał pełną intencję i pełną świadomość, że publikując tę książkę i publikując wątki związane z gwiazdą Absolutnie miał świadomość tego, że pani Omena będzie w tej sprawie identyfikowalna. Po drugie, żeby była też jasność, to, że z imienia i nazwiska nie została tutaj wskazana, tak, bo rzeczywiście tutaj nic na ten temat nie było, wcale nie uchyla bezprawności działania. I o tym boleśnie się przekonał Andrzej Żuławski, kiedy opublikował swoją książkę Nocnik. I tam, dla pewnej postaci, Pierwowzorem była pani właśnie Weronika Rosati, i też została pokazana w bardzo niekorzystnym świetle, i nie zmieniło to faktu, że nie nazywała się ta postać Weronika Rosati. I pan Andrzej Żławski proces przegrał. I książka więcej wznowiona nie będzie. Wciąganie pana Rafała Brzoski w ten cały konflikt no, ma oprócz tego, że wypromować jeszcze bardziej książki, no to jednak w pewnym sensie tak dowodowo potwierdza, jaka intencja tutaj autorowi, przyświecała, kiedy publikował tę książkę i to, że tak naprawdę potwierdza to, co sąd już powiedział, bo o ile te wnioski o zabezpieczenie zostały oddalone, to jednak sąd tam jasno napisał, że wiadomo, o kogo chodzi i teraz jeszcze bardziej wiadomo, o kogo chodzi, no to myślę, że ten wątek na pewno również zostanie do sprawy wdrożony. Dobra, to teraz spójrzmy na procesową sytuację pani Omeny Mensa. Pani Omena, to jest jej główne zadanie w tym procesie i tego będzie się tak na pewno najbardziej trzymała. To jest tak naprawdę, tutaj jest y, chyba klucz jej roszczenia i też y, gra o wszystko, że będzie chciała wykazać, że to, co mówi pan Piotr Krysiak na jej temat, to wszystko są kłamstwa i że nie jest w stanie udowodnić w sposób wiarygodny tego, że relacja podana w tej książce, że relacja zawarta na tych wszystkich kartach jest prawdziwa. Jeżeli tego jej się nie uda, jeżeli pan Krysiak coś udowodni, to nawet jeżeli sąd przesądzi, a ja myślę, że tak zrobi sąd, nawet jeżeli sąd przesądzi, że okej, okay, może i to prawda jest, ale pan Krysiak tutaj naruszył prawo do prywatności, to to, to nie będzie do końca urządzało pani omeny Mensach. bo z jednej strony oczywiście zostanie stwierdzone, że naruszone zostały dobra osobiste, ale gdzieś w tle, i nie wątpię, że autor będzie. To dosyć mocno rozpowszechniał, gdzieś w tle będzie się pojawiało, że to nie jest tak, że skłamał, tylko że nie powinien tego publikować. A sądzę, że jednak pani męsach zdecydowanie zależy na tym, żeby obalić te, jest zdaniem, kłamstwa na jej temat. Bo zwycięstwo na innej podstawie, czyli właśnie w ten sposób, że sąd przesądzi, że zostały naruszone i tylko dobra osobiste postaci prawa do prywatności, nie będzie niosło tej takiej pełnej satysfakcji związaną. Związanej z wygraną w tym procesie. Tylko stwierdzenie, że to była wszystko nieprawda jest satysfakcjonujące, a to oznacza, że przed nimi w tym procesie sporo pracy. Co nie znaczy, że mało pracy będzie miał pan Piotr Krzysiak, bo to on będzie musiał się wykazać aktywnością i przedstawić bardzo wiarygodne i przekonujące dowody na to, że to, co napisał, jest prawdziwe. Tu jest, myślę, sporo do. Robienie. To teraz może kilka słów na temat tego, dlaczego te wnioski o zabezpieczenie nie zostały uwzględnione. Bo jak tylko usłyszałem, że strony domagały się tego, żeby zakazać sprzedaży czy dystrybucji tej książki, to skojarzyły mi się przede wszystkim dwie rzeczy. Tak? Czasami strony chcą za dużo. I to wynika z tego, że ta książka, oczywiście wiadomo, fizycznie to jest całość. Natomiast na przykład w przypadku pani omeny Mensa jej wątek to jest jakieś 10, 15, 20 stron. I teraz. Jeżeli ktoś wnosi o to, żeby zakazać sprzedaży, dystrybucji całej książki, to sądy nie są zbytnio skłonne, żeby to zrobić, bo stwierdzają, co do pani Omeny, może jest jakieś tam naruszenie, no ale mamy całą książkę, ja nie mam podstawy do tego, żeby całą książkę tutaj autorowi wykasować z rynku. Więc tak naprawdę strona powinna tak ściśle wnosić o to, żeby zakazać dystrybucji i rozpowszechniania tych spornych fragmentów, a w praktyce, to będzie oznaczało, że to tak naprawdę na dystrybutorze, na wydawnictwie, będzie spoczywał problem, jak mają się zastosować do takiego zabezpieczenia. I w praktyce będzie to oznaczało, że ta książka nie będzie w całości dystrybuowana czy sprzedawana, bo nikt przecież nie będzie rwał tych fragmentów z każdego egzemplarza i puszczał takich egzemplarzy dalej do sprzedaży. Więc w sensie faktycznym efekt byłby ten sam, tylko że roszczenie powinno być bardziej ściśle. Napisane. Druga rzecz to to, i to już się ujawniło akurat, jeżeli chodzi o wniosek pani Patrycji P., że tam nie do końca zostało sprecyzowane, czego ona ma się zamiar domagać w przyszłym powództwie, bo w ogóle strony, wszyscy w tej sprawie nie wnieśli jeszcze żadnych pozów, nie ma jeszcze żadnych pozów. Tam jest dopiero takie próbkowanie i sprawdzanie gruntu. Wnioski o zabezpieczenie idą szybciej i są składane po to, żeby szybko sąd zareagował i ustalił, że tak powiem, jak strony mają się zachowywać na stan, na czas procesu. Natomiast sam pozew, jeżeli takie postanowienie zostanie udzielone, to pozew później musi być wniesiony w terminie dwóch tygodni, na przykład. A jeżeli strona tego nie zrobi, to wtedy takie zabezpieczenie upada. Więc strony na początku sprawdzały, co, co jest, co piszczy w trawie, czy sądy się jakoś tam pozytywnie do tego odniosą, co nie znaczy, że nie będą wnosić tych pozwów. No i akurat zostały poddalane. Jest tak, że jeżeli w tym wniosku. Nie sprecyzujemy, czego będziemy się w przyszłości domagali, bo napiszemy tylko, wnosimy o zabezpieczenie, bo zostało naruszone moje dobro osobiste, to sąd tego nie uwzględni, bo sąd musi sprawdzić, czy to, jakiego zabezpieczenia się domagamy, czyli zakazu dystrybucji sprzedaży tej książki, koreluje z tym, czego będziemy się domagali w pozwie. Jeżeli nie napiszemy tego we wniosku o zabezpieczenie, że na przykład będziemy się domagali zakazu sprzedaży tej książki, i napiszemy, a napiszemy tylko, że będziemy się domagali zadośćuczynienia, to w tej sytuacji sąd nie ma podstawy do tego, żeby udzielić takiego zabezpieczenia, bo po prostu nie koreluje to z niczym. Sąd nie ma czego zabezpieczać, a sąd nie będzie sam się domyślał czy też nadinterpretował za stronę, czego będzie się domagała w przyszłości. Natomiast sam fakt, że te wnioski o zabezpieczenie nie zostały uwzględnione, bo to nie jest takie łatwe, żeby takie zabezpieczenie otrzymać, nie znaczy, że te powództwa nie mają żadnych merytorycznych podstaw. Naprawdę. Dwie strony jeszcze się tutaj napracują, i nie będę tak naprawdę teraz przesądzał, w którą stronę to pójdzie. Nie chcę mówić, że ktoś tam ma większe, mniejsze szanse, ale widzę, że to też nie jest tak, że pan Piotr Krysiak, mimo że pewnie teraz dla niego to jest takie 3-0, bo wnioski zostały oddalone, to mimo wszystko to jeszcze nie jest czas na otwieranie szampana. To jeszcze tak naprawdę wszystko się zaczyna. Dopiero jak te pozwy pospływają, to wtedy. Pan Piotr Krysiak będzie miał trochę i jego prawnicy, domyślam się, będą mieli sporo dopisania. pisania. Jedyne, co w pewnym sensie by mnie martwiło, gdybym był po stronie pani Omeny Mencach jako jej prawnik, to to, to takie przypadkowe, niewinne wywiady. Tak, bo otwarcie tej tamy i informowanie o tym, co zostało tutaj powiedziane, jeżeli to prawda, oczywiście, bo to jest jakby kwestia wstępna i to jeszcze do przesądzenia. Jedyne, czym się martwił, że są może powiedzieć, że można takie rzeczy informować, można o takich rzeczy informować, to to, że pani Omena udzielała regularnie jakichś wywiadów dla poczytnych pisemek, i w tych wywiadach pojawiały się takie niewinne pytania, właśnie, jakie są jej rady dla młodych ludzi, jak powinni startować, jak powinni, że kształtować swoją karierę i tak Jeżeli pani Omena na takie pytania odpowiadała, a sprzed dwóch lat nawet wybił się taki dosyć głośny wywiad, w którym właśnie narzekała na, na, na młodzież, na to, jakie, na to, jaką mają roszczeniową postawę, na to, jaka jest rotacja młodych pracowników, jakie mają duże oczekiwania już na samym początku swojej kariery, właśnie głównie finansowej, że są nastawieni głównie na pieniądze. To tu bym się zastanawiał, czy tego typu wywiady nie otwierają właśnie drogi do tego, żeby Informować o tym, żeby poinformować o tej przeszłości. Oczywiście nie przesądzając cały czas, że to w ogóle prawda, tylko teoretyzuję. Natomiast po stronie pana Kresiaka no miałbym ten problem właśnie, czy to jednak nie poszło za szeroko, tak? Bo jednak książka dotyczyła tej ekskluzywnej prostytucji, tak? I, I dziewczyny du, z Dubaju, a tutaj zrobił się profil kilku osób który daleko wykraczał poza tę książkę. Ja rozumiem, jaki był cel też społeczny wydania tej książki, żeby wskazać na jakiś po prostu haniebny proceder i wykorzystywanie kobiet. Tylko mam wrażenie, że nie wszyscy tutaj dostali tak naprawdę porówno, bo jest kilka właśnie bohaterek, którym pan jak się bardzo szczególnie przyjrzał i dosyć krytycznie opisał je w tej książce, głównie właśnie takie, które gdzieś tam są rozpoznawalne, a są osoby, które zwyczajnie chronił. Pytanie, czy, czy tak powinno być i czy informowanie o całym życiu pani o Mensach, i zamykanie tego w jakichś tam 15-20 stronach, opieraniu się na relacjach jej znajomych, czy to w ogóle w jakiś sposób się przysłużyło temu Czemu ta książka miała się przysłużyć? Bo tutaj mam trochę wątpliwości, a w ogóle już mam takie, powiedzmy, osobiste wrażenie, że ci królowie, ci książęta, którzy korzystali z tego typu usług, to tutaj im się chyba najmniej dostało. Tak naprawdę ci główni, którzy za to płacili, w zasadzie mam wrażenie, z pewną też sympatią byli opisywani. Może nie sympatią, ale, ale, ale raczej. Ciężko było znaleźć w tych opisach jakieś takie negatywne strony, albo nawet jeżeli były, to lektura tej książki nie kończyło się jej właśnie z jakimś takim krytycznym patrzeniem na te osoby, tylko właśnie koncentracją na jakichś takich osobach typu hipokrytki z rozdziału piątego tej książki. Przypominam, że wszystko czego się tutaj dzisiaj dowiedzieliście na temat tej sprawy jest objęte tajemnicą adwokacką, także proszę nikomu o tym nie mówcie. Ale możecie też zostawić suba i lajka.